Ona mówiła, że obiadu nie jadła, a powiedział, że on jest głuchy. Słuchaj, on nie postawił. Nie? To są tacy ludzie, co nigdy nie postawił. W Warszawie ci, co chodzą po wernisażach, to ci nawet złotówki nie zaoferują, te dziaduży. No gdzie kto kogo tu zaprosi? Powinno być tak od czasu do czasu. To wszyscy przyszli, żeby znać się. Tak. I także podziwiajmy Ellen Arut. Jest bardzo fajna, zobacz. Ellen Arut. Ona tutaj miała wernisaż już. Miała. Która? Ellen Arut. Wiesz, która? O, ta w tych czerwonych spodniach. To jest aktywna artystka. Tak, ta ormiańska. To jest główna artystka dzisiejszego wieczoru. Bardzo miły wieczór. Nie, chodź, pytaj się, jak te naleśniki były z czym wysmakowały. Na ostro z czym zrobione? Ja bym zrobiła sobie. No to chodź. Chodź. Pytaj się. No tak. A ty? Tak, tak. Tak, tak, dobre były, dobre. Pikantne. Tak. Dobre, dobre. Możesz tak się spytać, jak one będą tak gadać, to możesz wyrywkowo, a z czym te naleśniki możesz się spytać, bo jak one będą gadały dwa dni, to wiesz. O. A z czym te naleśniki były? Z czym te naleśniki były? To nie jest naleśnik. To podobnie jest na naleśnik. Podobne. W środku, paprika, papryka, cukinia. A to ty robiłaś? Naprawdę? A ostro się no. Taki chleb. No mówiła, tak, taki chleb. Ormiański taki, tak? No, ale już mi powiedziała farsz. No. Ale chleb jeszcze nie wiem, czy to dodaje się jajko. Tak. Czy jajko się no już to było kompletnie gotowe, coś. No, ale jaja bym zrobiła. Aha. Bo ja zrobię. Ile jajek byś dała? Ile? Nie tylko? Czy to wynika ze skąpstwa? Wystarczy. Wystarczy. Na dużo naleśników? Tak. Tyle naleśników? Jedno jajko. Proszę bardzo. Ale ona mówiła, że to nie naleśniki, to chleb. To chleb. No. A to cieniutkie. To ty zapisz to sobie, żebyś wiedziała. Tak. Ona mi już powiedziała, ja wiem, co włożyć do środka. No, no. Mąka też mi nie powiedziała. A na wszystkiego nie da się. Na wszystkiego mi nie powie, nie? Wszystkiego nie da się powiedzieć. Wszystkiego się nie da powiedzieć, moja droga. No. No i dobrze.